Witam serdecznie. Przed nami kolejne spotkanie z Ewangelią Marka. Powtarzam, przypominam, bo tak myślę, że śledzimy też te spotkania, że to jest wspaniała przygoda z Ewangelią Marka. Przygoda, która trwa. W czasie tej przygody odkrywamy bogactwo, orędzie, przesłanie tej najstarszej Ewangelii. Wspomniałem także ostatnio, że pytania tych, którzy nas oglądają i słuchają, w pewien sposób kształtują też nasz program. Dziękując za nadsyłane pytania, przywołam kolejne, które wydaje mi się, że wypełni treścią całe nasze dzisiejsze spotkanie. Mówił ksiądz o faryzeuszach i wspomniał, że w czasach Pana Jezusa istniało wiele stronnictw religijnych. Czy można prosić o rozwinięcie tego tematu? Można by było odpowiedzieć tak. Temat kontekstu historyczno-kulturowego, a szczególnie temat istniejących w czasach Jezusa stronnictw religijnych jest bardzo ważny dla zrozumienia Ewangelii. Zresztą w dalszej lekturze i stąd z myślą o tej dalszej lekturze Ewangelii Marka pojawią się, czy będą wymieniani obok faryzeuszy przedstawiciele innych stronnictw religijnych, na przykład saduceusze. Stąd rzeczywiście będzie to, tak pomyślałem, ubogacające, aby rozwinąć szerzej temat stronnictw religijnych czasów Pana Jezusa. Tutaj przypominam jeszcze raz tylko wywołuję książkę księdza profesora Mariusza Rosika. Może nie jest to jedyne dzieło, czy jedyna pozycja na ten temat, ale w takiej formie ogromnej syntezy i bardzo trafnie są przedstawione, zaprezentowane nie tylko stronnictwa religijne, ale szerzej konteksty, judaizm. Wiadomo, że wyrastamy z korzeni judaizmu. Jezus przyszedł na świat w narodzie żydowskim, a więc to wszystko jest ogromnie ważne. Rozpocznijmy od wymienienia odłamów religijnych i prądów politycznych w czasach Jezusa. Można tu mówić o prądach politycznych, religijnych. To jedno z drugim się bardzo łączyło. Powiem tak, że lista jest długa. Może uda się w trakcie tego spotkania o każdym stronnictwie, o każdej grupie kilka słów powiedzieć. Więc już wiemy, że byli faryzeusze, uczeni w piśmie, starsi, saduceusze, kapłani, zeloci, eseńczycy, samarytanie, stronnicy Heroda i myślę, że jeszcze należałoby także wspomnieć o tak zwanych ruchach chrzcielnych. Tu dla całości to pozwolę sobie, bo zresztą jak coś powtarzamy, to łatwiej sobie może pewne rzeczy przyswoić. Więc jeszcze raz krótko powiem o faryzeuszach najpierw. Wydaje się, że ta grupa najczęściej nam się pojawia w kontekście polemik Jezusa, które on prowadzi z Żydami. Więc przypominam, że nazwa faryzeusze pochodzi od hebrajskiego słowa perushim, czyli oddzieleni, odseparowani. W poszanowaniu własnej idei czystości oddzielali się od zwyczajnych ludzi, od tego wszystkiego, co nie było hebrajskie, co nie było czyste. Termin faryzeusz w czasach Jezusa w tamtym słownictwie był to tytuł honorowy, charakteryzujący osoby bardzo religijne, zaangażowane, solidne. Wśród nich znajdowali się także uczeni w prawie i w piśmie. Początki tej grupy sięgają okresu Machabeuszy, kiedy rodzina ta broniła własnym życiem wiary żydowskiej przed wpływami pogańskiej kultury heleńskiej. Są to
Pamiętajmy, osoby świeckie należące do klasy średniej, rzemieślnicy, rolnicy i kupcy. Żydzi zachowujący prawo, Torę, przykładali najwyższą wagę do wszystkiego, co było powiązane z zachowaniem przepisów dotyczących czystości rytualnej, także poza świątynią. Zainteresowanie faryzeuszy koncentruje się, jak rozumiemy, na gorliwości dla prawa Bożego i dla wszystkich przepisów nauczycieli. Cel, jaki sobie stawiali, to stosowanie reguł religijnych w najdrobniejszych sytuacjach życiowych. Pamiętajmy, że faryzeusze oczekiwali na Mesjasza, prawodawcę nowego Mojżesza, który odnowiłby w najmniejszych szczegółach prawo. Wykazywali się oni najwyższym szacunkiem dla Tory, czyli pięcioksięgu, prawa mojżeszowego przez nich spisanego i tłumaczonego. Uważali też za równie ważne prawo ustne, czyli Torę ustną, tradycję, która interpretowała i uzupełniała dzieło Mojżesza. Posiadali oni znaczący wpływ na naród. Byli wspierani przez większość ludzi, którzy podziwiali w faryzeuszach także skrupulatne przestrzeganie prawa, zwyczajów. Dlatego w Sanhedrynie cieszyli się oni wielkim autorytetem. Zachowanie Jezusa, już żeśmy też to odkrywali na kartach Ewangelii Marka, wobec nich było pełne oskarżenia i krytyki. Tylko żeby wymienić niektóre wyrażenia i zwroty. Biada wam, obłudnicy, mówią, ale sami nie czynią. Węże, plemię żmijowe. Oraz pełne ostrej wymiany zdań, szczególnie w przypadku pięciu sporów czy dyskusji w Galilei, jakie odnajdujemy w Ewangeliach synoptycznych czy podczas sporów w Jerozolimie. Byli też, to trzeba zaznaczyć, tacy faryzeusze, z którymi wiązały Jezusa przyjazne relacje. Był to Symeon, Nikodem, Józef z Armatei. I króciutko o doktrynie faryzeuszy. Bo to, że tak czy inaczej się zachowywali, że podejmowali polemikę z Jezusem, stawiali mu wprost pytania, to jest związane z doktryną. Drobiazgowe przestrzeganie prawa. To pierwszy punkt. Wykazywali się oni szacunkiem dla Tory, dla pięcioksięgu pisanego prawa mojżeszowego, a tłumaczonego przez nich, jednocześnie uważali za równie ważne ustne przekazywanie, ustną Torę, czyli tę tradycję interpretującą dzieło Mojżesza. Kolejny punkt ich doktryny to nieśmiertelność duszy. Po śmierci, według doktryny przekazywanej przez faryzeuszy, dusze sprawiedliwych oczekują w świecie podziemnym na przejście do nowego życia, natomiast dusze grzeszników otrzymują tam karę. Wierzyli w życie po śmierci, czyli wyznawali zmartwychwstanie, wyznawali także, przyjmowali istnienie aniołów. Ostre przeciwstawianie się Rzymianom i Saduceuszom. Podsycają nadzieje mesjańskie, nie oddzielają religii i polityki. No i można by taki jeszcze punkt tutaj podkreślić, że według nich Bóg ma wpływ na przeznaczenie człowieka, choć nie pozbawia go wolności jego działania. I kolejna grupa, zresztą myślę, że przy uważnej lekturze już Ewangelii Marka zauważyliśmy, że często obok faryzeuszy są wymienieni uczeni w piśmie, zwani też rabinami, nauczycielami lub uczonymi w prawie. To wyrażenie
uczony w piśmie z hebrajskiego sofer, które odpowiada greckiemu gramateus, piszący, wskazuje na osobę wyspecjalizowaną w przepisywaniu prawa i tekstów odnoszących się do kultu. Inne określenia stosowane w Nowym Testamencie to uczeni w prawie, moralizatorzy. Uczeni w piśmie w czasach Jezusa byli badaczami oficjalnego judaizmu przekazywanego przez pisaną Torę, Biblię oraz Torę ustną, tradycję mędrców, która zostanie później spisana w Misznie, w Talmudzie. Pisarz był wtedy oficjalnym teologiem, któremu powierzono zadanie czytania, przetłumaczenia i wyjaśniania Pisma Świętego ludowi. Uczeni w piśmie nauczali prawa w szkołach przez nich założonych, w synagogach, w domach rabinów lub przedsionku świątyni, w otoczeniu swoich uczniów. Pochodzili oni z różnych grup społecznych. Byli przede wszystkim członkami warstwy kapłańskiej, jednak większość z nich miała pochodzenie świeckie. Należeli oni przede wszystkim do prądu faryzejskiego. W Ewangeliach i w tradycji hebrajskiej uczeni w piśmie i faryzeusze byli ciągle kojarzeni ze sobą. A biorąc pod uwagę tamtą rzeczywistość, było to normalne. Jednak nie wszyscy uczeni w piśmie byli faryzeuszami. Podobnie jak nie każdy faryzeusz był uczonym w piśmie. Autorytet, jakim oni się cieszyli, ukazuje przede wszystkim określenie rabbi, nauczyciel, od raf wielki, stąd rabin, którym wielu tytułowano. Mieli oni wielki wpływ na naród oraz potężną władzę duchową nad sumieniami ludzkimi. Badając prawo, z czasem opracowali ogromny komentarz, który wyjaśniał znaczenie starożytnych przykazań i przepisów oraz opisywał, jak należało się zachowywać w każdej najdrobniejszej sytuacji. Doliczyli się oni aż 613 przykazań Bożych, z czego 365 miało wydźwięk negatywny i określało zakazy, pozytywnych natomiast było 248. Od tego pochodzi określenie tak zwanego legalizmu religijnego. Jaka doktryna cechuje tę grupę ludzi uczonych w piśmie? Trzeba powiedzieć, że ich doktryna była skupiona na pobożności skierowanej do Boga, różniącego się od bożków przez miłość dla człowieka. Dlatego kult Boga Jahwe zwalniał z obowiązków w stosunku do bliźniego. Pojmowali relacje z Bogiem na sposób wina-zasługa. Bóg więc stawał się wierzycielem grzesznika i dłużnikiem dla sprawiedliwego, a ponieważ zasługi zależne były od dokładnego zachowywania przepisów, to uwaga skupiała się właśnie na przepisach. Taka koncepcja prawa tłumiła wszelką inicjatywę człowieka, ponieważ idealne było takie życie, które było zaprogramowane w najmniejszych szczegółach. Wypływał z tego jaki obraz Boga? Boga sędziego, który nagradza lub karze człowieka w zależności od stosowania się lub nie do przepisów. W związku z tym, z powodu niemożliwości całkowitego dostosowania się do wielkiej liczby reguł, spoczywała na człowieku ciągła groźba Bożej kary. Wzmianki o uczonych w piśmie w Ewangeliach pojawiają się szczególnie w momentach polemiki z Jezusem lub napomnień, jakie Jezus do nich kieruje. Przez ogrom szczegółowych przepisów, ciężarów nie do uniesienia.
powodowali, że wierni tracili z pola widzenia to, co było istotne w prawie, sprawiedliwość i miłość. Zapomniawszy o pierwotnych i zasadniczych zobowiązaniach wynikających z religii, żyli w ułudzie sprawiedliwości czysto zewnętrznej, którą ukazywali jako prawdziwą sprawiedliwość. Byli więc zarozumialcami, obłudnikami i nikczemnikami, skąpcami, złodziejami i oszustami, którzy, jak mówi Jezus, tutaj te słowa przytacza ewangelista Mateusz, przecedzają komara, a połykają wielbłąda. Ich wrogość do Jezusa, będąca najpierw zgorszeniem ze względu na jego bliskość z poborcami podatków, z celnikami, grzesznikami, ślepa zazdrość ze względu na jego cuda i jego popularność, staje się z czasem nienawiścią coraz bardziej oczywistą. Uczeni w piśmie oskarżają go, podjudzają przeciw niemu tłum, przygotowują odpowiedni moment na jego śmierć. Jednakże nie wszyscy wśród nich byli osobami zdeprawowanymi, co Jezus uznawał, ucząc na przykład tego, który chciał iść za nim i rozmawiając z innym, który był niedaleko od Królestwa Bożego, jak to usłyszymy potem w 12 rozdziale Ewangelii Marka. Potem mamy taką grupę, która jest określana jako grupa starszych, starsi. Więc obok uczonych w piśmie przypomnieć też należy grupę starszych, o których często Ewangelie wspominają, także Ewangelia Marka. Nie mówimy tu o uczonych w prawie, ale o patrycjuszach, osobach wysoko postawionych, wskazywanych przez źródła jako przywódcy narodu, osoby znaczące, pochodzące z rodzin szlacheckich. Posiadali oni dominującą rolę w prowadzeniu narodu po okresie niewoli babilońskiej, jednak ich wpływy w Sanhedrynie za czasów Jezusa były dość ograniczone. I tak dochodzimy do grupy, która wydaje się, że w tych różnych polemikach i kontrowersjach w Ewangelii Marka także się pojawia. Pojawi się także chociażby w 12 rozdziale Ewangelii Marka – Saduceusze. Nazwa pochodząca od Sadoka, kapłana w okresie króla Salomona. Była to spośród tu przedstawianych grup grupa najmocniejsza. Reprezentowali oni warstwę arystokracji, bogatych posiadaczy ziemskich. Saduceusze pochodzili głównie z klasy kapłańskiej. Należał do nich także najwyższy kapłan, czyli przewodniczący Sanhedrynu, a więc posiadający najwyższą władzę. W czasach Jezusa Saduceusze współpracowali z dynastią rządzącą. Byli oni tradycjonalistami, a ponieważ kochali władzę z punktu widzenia polityki, byli przebiegli, byli wyrafinowani. To oni sprawowali kontrolę nad świątynią jerozolimską. Też Saduceusze, podobnie jak faryzeusze, oczekiwali na Mesjasza, z tym, że oni oczekiwali na Mesjasza króla, który przywróciłby monarchię Dawida, ale próbowali utrzymywać status quo, ciesząc się w obecnej sytuacji licznymi przywilejami, korzyściami, akceptowali niesprawiedliwość i prześladowanie, aby nie narazić się na utratę własnej pozycji. Sztywne zachowywanie prawa. Jako świętą księgę uznawali jedynie pięcioksiąg. Przywiązani do tradycji i służby w świątyni, byli dość ostentacyjnie
ignorowani przez lud i nie posiadali, trzeba powiedzieć, dużego autorytetu poza tym, który wynikał ze służby liturgicznej. W Sanhedrynie obecność uczonych w piśmie i faryzeuszy ograniczała znacząco ich wpływy. Faryzeusze i saduceusze nie żyli w zgodzie, jednak razem zdecydowali o śmierci Jezusa. Takie zdanie przeczytamy w Ewangelii Marka, także u Jana. Pod władzą rzymską odnosili sukcesy aż do wydarzeń z roku 70. Później można by powiedzieć, że saduceusze, to stronnictwo religijne, zniknęło z pola widzenia. Jaka jest doktryna saduceuszy? Przypomnijmy, nie wierzyli w zmartwychwstanie zmarłych oraz w jakikolwiek inny rodzaj osobowego życia po śmierci. Ani nie wierzyli w aniołów czy duchy. Saduceusze w Ewangelii próbują wciągnąć Jezusa w ślepą uliczkę w sprawie zmartwychwstania. Jeśli chodzi o zachowywanie prawa, uznają wyłącznie tradycję pisaną. Według nich wierność religii polegała na ścisłym przylgnięciu do litery Tory, więc odrzucali jakiekolwiek przepisy, które nie były zapisane w prawie mojżeszowym. Byli bardzo przywiązani do świątyni, do liturgii. Jeśli chodzi o wolną wolę, mieli pewne trudności w widzeniu obecności Boga, utrzymywali, że dobro i zło zależą wyłącznie od wyborów ludzkich, dlatego Bóg nie może mieć żadnego na to wpływu. No i można by powiedzieć, że tutaj zwracali uwagę na oddzielenie religii od polityki. I myślę, że jeszcze zdążymy trochę więcej, bo listę wymieniłem długą, ale na naszą uwagę szczególnie może jeszcze zasługują też i kapłani. W Izraelu kapłaństwo stanowiło trwałą instytucję wśród ludzi poświęconych służbie Bogu. Kapłaństwo było zorganizowane w sposób ściśle hierarchiczny i dziedziczny. Należący do niego członkowie pokolenia Lewiego byli kapłanami jako potomkowie Aarona i wyłącznie oni mogli odprawiać nabożeństwa, prowadzić liturgię w świątyni. Pierworodną linię pokolenia wśród nich reprezentował najwyższy kapłan. Spełniał on funkcje religijne łącznie ze świeckimi i politycznymi, a po niewoli stał się, trzeba powiedzieć, takim prawdziwym przywódcą wspólnoty Izraela. Jedynie najwyższy kapłan mógł wejść do miejsca świętego świętych w dniu pokuty, dniu ekspiacji za grzechy, nazywanym przez Żydów dzień Jom Kippur. Podzieleni byli na grupy, służyli w świątyni przez tydzień w roku i podczas corocznych świąt. Mogli wykonywać inne prace poza rolnictwem i mieli respektować zasady czystości przepisane w Biblii, szczególnie w Księdze Kapłańskiej. Korzystali z dziesięcin i ofiar składanych w świątyni. No i też pojawia nam się na kartach Ewangelii taka grupa jak zeloci, czyli gorliwie stosujący prawo. Ruch powstały po śmierci już Heroda Wielkiego, czyli po IV roku przed naszą erą, z początku głównie jako sprzeciw dla totalitaryzmu jego następców. Byli to fanatyczni nacjonaliści, którzy tworzyli tajne grupy oporu i oczekiwali na Mesjasza jako polityczno-militarnego wyzwoliciela Judy z niewoli egipskiej i od ich wewnętrznych sprzymierzeńców. Według egzegetów wydaje się, że Szymon Gorliwy, jeden z 12 apostołów, pochodził z tej grupy, z tego stronnictwa zelotów.
z tej grupy gorliwych. Natomiast hipoteza, że także Judasz Iskariota do nich należał, wydaje się być tylko próbą wyjaśnienia motywów jego zdrady. Dodam, że wśród zelotów była też grupa, może określę to w cudzysłowie, terrorystów uzbrojonych w sztylety, nazwanych najemnikami, wykorzystując zgromadzenia podczas świąt religijnych, zabijali oni od tyłu swoich wrogów, rzymskich żołnierzy i Żydów, którzy ich wspierali, przede wszystkim poborców podatkowych. Za ich zajęcie egzekutorów podatków dla Rzymu. Niektórzy skłonni są domniemywać, że Barabasz należał do tej grupy. Widzimy, że pytanie słuchacza, prośba słuchacza, widza tutaj zdominowała to spotkanie i nawet nie jestem w stanie tutaj wyczerpać i do końca zaprezentować te wszystkie grupy, które na początku wymieniłem. Gdy będziemy się z nimi spotykać jeszcze, to na to będę zwracał uwagę, a naprawdę dla kogoś zainteresowanego, kto chciałby pogłębić problem, to polecam książkę księdza Mariusza Rosika Judaizm u początków ery chrześcijańskiej. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie i do zobaczenia, do następnego.